głosowało ponad 60% Rzymian, którzy udali się do urn. Pokonała ona więc zdecydowanie kandydata rządzącej we Włoszech partii demokratycznej Robert Podziakiet. Jego wyborcy widzieli w nim człowieka starego układu, odpowiedzialnego za skandal znany jako mafia kapitału, czyli stolica rękach masy. Faktory się pięciu gwiazd poparli nie tylko sympatię się do partii, ale również sympatię do nich oraz części lewicy, również skrajnej, wyłącznie trochę, aby dać na uśc. Rozpremierowa historycznie znana za tym rzymskim kapitału, gdzie nie chcecie raczej wrócić do miasta, jest już przesądzona. Na podobną zmianę, ale na mniejszą, nie zostały zanotycie też wtórne. Ostatecznie wyniki znane będą w poniedziałek. Thank you.
Dziękuję.
Thank you.